Nie planujemy ochrzcić Henryka z bardzo prostej przyczyny. Kościół katolicki nie akceptuje metody in vitro jako metody akceptowalnej dla poczęcia człowieka. Troje moich synów dzięki tej metodzie jest na świecie i bardzo ciężko mi zabiegać o uczestnictwo w organizacji, która z wielu względów głosi nieakceptowalne dla nas rzeczy, brak wsparcia środowisk LGBT, brak akceptacji właśnie dla metody in vitro i wiele innych zachowań, takich jak tuszowanie pedofilii, powoduje, że nie jest nam w tym momencie po drodze z Kościołem katolickim. Zostawiamy tutaj decyzję naszemu synowi, żeby podjął to w pełni świadomy, jak będzie pełnoletni i jak przeanalizuje to wszystko, o czym Małgosia powiedziała, jeżeli będzie chciał sam, to zrobi, bo myślę, że rzeczywiście, gdybyśmy dzisiaj ochrzcili go, a może wtedy, kiedy już będzie sam analizował życie i podejście do Kościoła, chociażby do metody in vitro, być może miałby do nas o to pretensje. Chłopcy w naturalny sposób uczestniczą w naszym trybie życia i chcemy, żeby byli z nami jak najwięcej. Jesteśmy taką rodziną, która spędza bardzo dużo czasu razem i oczywiście mówimy o wielu ciemnych stronach tego internetu, internetu i tego, jak żyjemy. Ale to jest tak, że po prostu to jest nasz tryb życia, ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Gdybyśmy pracowali w innej dziedzinie życia, to też miałoby to swoje plusy i minusy. Po prostu chłopcy żyją z nami. No i są w tym oczywiście. Nie możemy ich ani od tego gdzieś odcinać, bo wtedy też może czuliby się, że tak powiem, że odsuwamy ich od naszych zajęć i nie dzielimy się z tym, ale przede wszystkim chcemy ich ochronić albo inaczej uzbroić w taką wiedzę, że internet bardzo skraca dzisiaj dystans, że dzisiaj jeżeli Staś ma swój Instagram, bo już jest nastolatkiem, co jest dzisiaj oczywiste, to może się czasami spotykać z różnymi opiniami, żeby oni mieli swoją wartość w sobie.